Ja chciałbym się podzielić słowem, które jest dla mnie bardzo, bardzo, słowo bardzo bliskie, ale które jest bardzo może też przeze mnie chyba bardzo mało głoszone. Ja nie pamiętam, czy ja kiedykolwiek na tym miejscu mówiłem to słowo kiedyś, chociaż kiedyś, kiedy więcej na ulicy żeśmy głosili Ewangelię, rozdawaliśmy Ewangelię, rozdawaliśmy traktaty, częściej mówiłem to słowo, częściej się głosiłem do tych ludzi, którzy byli na ulicy. Taki tytuł dzisiaj jest Bojaźń Pana. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Jest to kilka razy powiedziane w Słowie Bożym, jest to w przypowieściach napisane, jest to w przypowieściach Salomona kilka razy powtórzone, jest w psalmie to napisane. Ja mam przygotowane taki z psalmu 111, 10, z przypowieści 9, 10. Może przypowieści 9, 10 chcielibyśmy na początek, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Fajnie, super, Pana jest podkreślone dużą literą. Poznanie świętego to rozum. Słuchajcie, niesamowite słowo. Kiedy ja czytam to słowo, to mam już teraz dreszcze, już mam ciarki. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. I chciałbym właśnie zgłębić troszeczkę temat bojaźni Bożej. Już dziwnie brzmi w moich ustach, prawda? Bojaźni Bożej. Aleluja. Zawsze was zachęcam, rozpalam. A dzisiaj chcę powiedzieć o bojaźni Bożej, która jest początkiem. Jeżeli mamy coś zacząć, jeżeli byśmy zaczęli budowę od dachu, to jest coś nie tak. Dlatego początkiem budowy zawsze są projekty, są plany, są wymierzania. Potem jest trzeba wkopać się do ziemi. I wiecie, wygląda na to, że się cofiemy, bo jest zamiast do góry, to idzie na dół. I to jest początek, zawsze jest początek. I początek jest bardzo ważny, od fundamentu, od tego wszystkiego, co się zaczyna, jest bardzo ważne, żeby zacząć od początku. Kiedy uczyliśmy się czytać, to też, wiecie, nam nie powiedzieli, że zacznijcie od tej w te, chociaż wiemy, że na świecie tak czytają, ale od lewej do prawej, tak? Od lewej do prawej, od początku. Zaczynamy od początku. Kiedybyśmy chcieli przeskoczyć, to nam poprawili i powiedzieli, zaczynamy od początku. I tutaj jest napisane, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana. I wiecie, na nowo zrozumiałem, na nowo zobaczyłem któregoś dnia, jakiś czas temu, że bez tego nic się dalej nie dzieje. Bez bojaźni Bożej nic nie pójdzie dalej. Amen. Bojaźń Boża jest czymś szczególnym, czymś wyjątkowym. Jest czymś, co wręcz jest naszym życiem. Jest zaplanowane w nasze życie. Halleluja. I chciałbym, żebyśmy wspólnie razem popatrzyli się dzisiaj, co w naszym życiu, co w ogóle według Słowa Bożego, co w Biblii, jak jest przedstawiona bojaźń Boża. Jest i w Starym Testamencie, i jest i w Nowym Testamencie. Jest jej bardzo dużo w każdej księdze. Bardzo dużo. Słuchajcie, i bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Kto chce nie być mądry? Nikt. Wszyscy chcą być mądrzy. Więc początek mamy w bojaźni Bożej. Bojaźń Boża. Jak bym mógł zdefiniować bojaźń Boża? Bojaźń Boża, to kiedybym ludzi zapytał na ulicy, to by powiedzieli, no to jest strach taki przed Bogiem. Bać się Boga. Słowo Boże mówi, że bać się Boga znaczy nienawidzić grzech, nienawidzić zło. Nienawidzę buty, pychy, tam jest napisane, prawda, w przypowieściach. Bać się Boga i przewrotnej mowy, tak. Bać się Boga znaczy nienawidzić zła. I wiecie, to jest niesamowity dar Boży. Bojaźń Boża to jest niesamowity dar Boży dla nas. I bojaźń Bożą, chcę wam powiedzieć, mają wszyscy. Mają aniołowie, mają mężowie Boży. Wszyscy musimy podporządkować się i chodzić w bojaźni Bożej. I wszyscy ludzie, którzy chcą by żyć szczęśliwie, którzy chcą żyć wiecznie, którzy chcą żyć życiem Bożym, życiem, chcą żyć w ogóle. Chcesz żyć, to żyj w bojaźni Bożej. Tak mówi Słowo Boże. Amen. Ale żeby to zgłębić, żebym się nie kręcił w miejscu, właściwa podstawa, bojaźń Boża, co bym dzisiaj chciał powiedzieć, to jest, bojaźń Boża jest bardzo obszernym tematem. Ja bym chciał tylko dzisiaj jednego tematu zagadnąć. Bojaźń Boża, bo to jest właściwa postawa wobec grzechu. Ten jeden temat, jest ich wiele w bojaźni Bożej. Ale ja bym chciał, żebyśmy się zastanowili, wgłębili, popatrzyli na właściwą postawę wobec grzechu. Rozumiemy, że jest grzech. Na świecie jest grzech. W naszym życiu też był grzech, z którym Jezus się rozprawił. Amen. Cieszycie się z tego powodu? Ja, wiecie, jestem przeszczęśliwy. Ja się nie mogę, wiecie, unieść na swoich nogach, mogę fruwać, dlatego że byłem grzeszny, byłem potępiony, byłem skazany na śmierć. A Jezus Chrystus uratował mnie i dał mi swoje imię. Dał mi godność swojego Syna. Amen.
I dzisiaj mogę powiedzieć, jestem wolny od grzechu. Jestem wolny od grzechu. W niedzielę słyszeliśmy poselstwo, kiedy pastor Marek głosił o tym, aby zwyciężać, aby walczyć właściwie i zwyciężać. I powiedział przeciwko mocom ciemności, przeciwko zakusom, przeciwko potyczkom, żebyśmy właściwie mogli znieść potyczki, zwyciężali. I przeciwko czemu? Przeciwko grzechowi. Amen. My zwyciężamy, my walczymy z grzechem. Dopóki będziemy na ziemi, będziemy walczyć z grzechem. I bardzo ważne jest, aby właściwą postawę zająć wobec grzechu. I to jest właśnie bojaźń Boża. Bojaźń Boża strzeże nas od tego, żebyśmy byli w właściwej postawie, jeżeli chodzi o spojrzenie na świat, na życie, na grzech, na nasze życie. Amen? Halleluja. I chciałbym powiedzieć, że bojaźń Boża w Starym Testamencie to było coś niesamowitego. Kiedy ostatnio czytałem znowu księgi Starego Testamentu, to sobie zacząłem wyobrażać, jak to tam było. Wyobrażaliście sobie kiedyś, ja wiecie, byłem w tym roku w Izraelu, trochę się naoglądałem, napatrzyłem się tego, tam w tych ortodoksyjnych miejscowościach, tam gdzie są Żydzi, tacy ortodoksyjni, to widać to bardzo wyraźnie, jak oni według prawa, według litery dokładnie stosują prawo. No i wiecie, kiedy naoglądałem się, napatrzyłem się, zobaczyłem, jak małe dzieci od wieku przedszkolnego, szkolnego, oni są uczeni prawa, oni są uczeni przykazań, uczeni są Słowa Bożego. Wiecie, to jest coś niesamowitego, to jest coś cennego. Ja chcę powiedzieć przy tej okazji, że bojaźń Boża właśnie kształtuje się wtedy, kiedy my uczymy następne pokolenia bojaźni Bożej przez Słowo. Wiecie, przez to, że na takie małe dziecko już wie, już słyszy od Ciebie, już wie, że ma szanować rodziców, że ma słuchać rodziców, że ma być posłuszne, że ma być uległe, że ma posłuchać rodziców. To jest bojaźń Boża, takie podstawy, wiecie, czci ojca i matkę, to są przykazania, amen? I wiecie, oni tego od samego początku wpajają bardzo mocno, literalnie i to naprawdę na takim wysokim poziomie. Dlatego też jest taki porządek w tych szeregach. Tam, gdzie jest więcej, wiecie, przyjezdnych, uchodźców i tak dalej, tam już tego nie ma. Ale w tych miejscowościach, wiecie, kiedy popatrzysz się, jak te dzieci idą do szkoły, to już widać po tym, to są urwisy, to są, wiecie, rozrabiaki. Ale kiedy jest komenda, kiedy starsza osoba, na przykład nauczyciel, tam powiedział jakieś zdanie, oni wszyscy wyprostowani jak na baczność. Oni są nauczeni szacunku i bojaźni. Taki strach przed autorytetem, taką bojaźń wrodzoną, wpajaną od małego, że należy słuchać, należy szanować. Okej? Wiecie, i to jest biblijne. To jest biblijne. I kiedy popatrzyłem się z powrotem, kiedy przyjechałem z Izraela i poczytałem sobie Stary Testament, kiedy poczytałem, jak traktowano Słowo Boże w Izraelu, nie wiem jak teraz, ale jak traktowano w czasach, kiedy było pisane prawo, to mnie ciarki przeszły. Wiecie, kiedybyśmy otworzyli piątą księgę Mojżeszową, tam, gdzie jest napisane właśnie o wychowywaniu, o karności, o synu. Jeśli chcecie, możemy tam zajrzeć, ale to są słowa Boże. Amen? Ja nie wiem, czy ja to napisałem na tym, żebyśmy mogli wyświetlić, ale w 5 Księdze Mojżeszowej, w 21 wersecie, w 21 rozdziale jest napisane, że jeżeli dziecko, tam jest konkretnie powiedziane, jeżeli syn jest nieposłuszny, ty go strofujesz, ty go napominasz, a on dalej ciebie nie słucha. Nie słucha ani matki, ani ojca. Kiedy jest napominany, a on robi dalej po swojemu i przywyrządza krzywdę. Kiedy pomimo tych ostrzeżeń idzie dalej, jest pijak i żarłok, a nie słucha się. Wiecie, co jest napisane? Weźmiecie takiego syna, przyprowadzicie go do bramy, do starszych, a ci wydają na niego wyrok i zostanie w bramie publicznie ukamienowany. I będzie to znak, aby Izrael bał się Boga i aby był zachowany od grzechu. Aby był zachowany od takich przestępstw. Tak jest napisane w Biblii. To jest Słowo Boże. I słuchajcie, to jest prawo. To jest prawo, które Mojżesz nakazał, aby lud w posłuszeństwie, w bojaźni Bożej nie grzeszył. Aby nie odstąpił naród od Boga. Piąta Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, to chciałbym podkreślić do powagi sytuacji, jak bardzo był poważnie traktowany grzech. Grzech to nie było coś, odstępstwo, to nie było coś, co wiecie, a można machnąć ręką. A wiecie, ten dzisiaj co byśmy powiedzieli, no może wyrośnie z tego, kiedyś wiecie, może się nauczy, może na ulicy ktoś mu tam, wiecie, przypłaci i może się jakoś uporządkuje. Nie,
Tam nie było takiej opcji. Tam było konkretne działanie. Popatrzcie się, 21 rozdział to jest Słowo Boże. Jeśli jakiś rodzice będą mieli upartego i buntowniczego syna, takiego, którego czytamy 18 werset, który nie słucha ojca ani matki i przeciwstawia im się, mimo że go karcą, oto schwytają go ojciec i matka i przyprowadzą go do starszych miasta, do bramy, do tej miejscowości. Tam powiedzą starszym miasta, nasz syn jest uparty i zbuntowany. To nieusłuchany łobuz i pijak. Wtedy wszyscy mężczyźni tego miasta ukamienują go, poniesie on śmierć i wyplenisz tę niegodziwość spośród ciebie, usłyszy o tym cały Izrael i będzie to dla ludzi przestrogą. Popatrzcie, jak Słowo Boże mówi tutaj w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, jak mówi bardzo radykalnie. Zgadza się? Więc nie było żadnej lekceważenia niegodziwości, lekceważenia grzechu czy jakiejś lekkości. Tam nie było dwóch zdań. Wiecie, ja sobie tego zastanawiam. My dzisiaj może w naszym świecie, jeżeli ktoś jest taki niegarnięty, to wymyśla się do niego jakieś specjalne wiecie, nazwę i po prostu jest trudną młodzieżą, czy gdzieś tam jakieś, jakkolwiek inaczej. Mogę tylko improwizować, nie wiem, jak to nazwać. Ale tak dzisiaj jest. I co? I jaką mamy młodzież? Potem dorastają tacy ludzie i wiecie, co się dzieje. Odstępstwo dzieje się. Zgadzam się? Dlatego tam w prawie było konkretnie nazwane po imieniu. Nie było czegoś takiego, nie można było czegoś takiego było. Wiecie, czci ojca i matkę, aby ci się dobrze działo, abyś długo żył na ziemi, było bardzo ważnym przykazaniem, jak każde inne. Było bardzo ważnym przykazaniem. I Mojżesz nadał to prawo, nadał przykazania, aby ludzie bali się Boga, aby nie grzeszyli, aby nie było odstępstwa w narodzie. I wiecie, Hebrajczyków jest napisane, że O ile bardziej tamci, którzy wyszli z Egiptu, lud izraelski, który wyszedł z Egiptu, który jest obrazem, w liście do Hebrajczyków to jest napisane, którzy wyszli z Egiptu, Egipt jest obrazem grzechu i śmierci. Kiedy wyszli, kiedy nawrócili się, przeszli przez Morze Czerwone, czyli przez chrzest, wyszli na pustynię, spotkali się z Bogiem, który obrazuje spotkanie z Duchem Świętym. Amen? I kiedy oni nie weszli do obiecanej ziemi, o ileż bardziej surowej kary oczekuje ci, którzy zlekceważą zbawienie. W Hebrajczyków, 2 rozdział, 3 werset mówi tak. Troszeczkę wyprzedzę. Może drugi do kontekstu przeczytam. Bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotkało się z zasłużoną odpłatą, to w jaki sposób my ujdziemy cało, lekceważąc tak wyjątkowy dar, zbawienie. Początkowo zwiastowane przez Pana zostało nam ono powierzone przez tych, którzy o nim usłyszeli. Do tego miejsca może. Popatrzcie się, tutaj mamy miejsce jeszcze wyższe. Tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi, że skoro aniołowie, którzy zbuntowali się, aniołowie, wiecie, którzy byli, służyli Bogu, aniołowie, którzy byli tak blisko Niego, skoro oni zostali wyrzuceni, skoro oni zostali odrzuceni, to co Słowo Boże mówi, co dalej? To w jaki sposób my ujdziemy cało, jeśli będziemy lekceważyć tak drogi dar, którym jest zbawienie. Amen. Ja wiem, że wielu ludzi powinno to słyszeć i powinniśmy zastanawiać się nad tym, ale jesteśmy dzisiaj nad tym, aby się zastanowić. Ja chcę was zabrać w taką podróż przez to miejsce, abyśmy zrozumieli, że Bóg jest Bogiem świętym. Amen. A święty oznacza oddzielony. Tam nie ma żadnej społeczności grzechu ze świętością. Święty znaczy oddzielony, czyli zupełnie odłączony od jakiegokolwiek nieprawości grzechu. Amen. I On chce, aby my, Jego ludzie, abyśmy tak samo byli oddzieleni, święci, skoro uświęciła nas, oczyściła krew Jezusa Chrystusa, abyśmy byli oddzieleni. Jak to się ma stać? My musimy chodzić w bojaźni Bożej. Ja to powiedziałem celowo, musimy chodzić w bojaźni Bożej. Dlatego, że wiecie, w chrześcijaństwie często mówimy, nie musimy nic, nie musisz nic. Tak, chcesz iść do piekła, to nie musisz nic, ale chcesz żyć wiecznie, to musisz dołożyć starań. Amen? Aby swoje wybranie i powołanie umocnić. Amen? Jak jest napisane, z bojaźnią i ze drżeniem
Sprawujcie zbawienie swoje. Halleluja. Dlatego wiecie, zbawienie to nie jest coś, wiecie, może słyszeliście kiedyś, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony, ale to słowo, które dzisiaj będziemy czytać, ono w ogóle nie ma wspólnego nic z tym. Ono pokazuje nam, że zbawienie sprawujemy. Że w bojaźni Bożej przychodzimy przed Boży tron, bierzemy Boże obietnice, przychodzimy śmiało i odważnie, ale nie możemy lekceważyć, bo to jest brak bojaźni Bożej. Amen. I Mojżesz nadał prawo i wiecie, Mojżesz powiedział, będziesz miłował ojca i matkę, powiedział też, będziesz miłował bliźniego swego. On nadał prawo, tam jest wszystko zapisane, co trzeba robić, a czego nie wolno robić. I kiedy on powiedział, będziesz miłował bliźniego swego, to byś sobie mógł powiedzieć, wiecie, kiedy nie ma bojaźni Bożej, kiedy masz bojaźń Bożą, kiedy boisz się, tak powiem po naszemu, boisz się Boga, to respektujesz to i słuchasz, co Bóg mówi i wiesz, że za to czeka kara. Amen? Jest za to kara. Jeżeli tego nie zrobisz, to jest kara. Ja wam powiem taki przykład. Może to jest śmieszny trochę przykład, ale z mojego życia. Dlaczego to mogę powiedzieć? Bo w moim życiu od małego dziecka nauczyłem się pewnym rodzaju bojaźni. Wychowałem się w gospodarstwie, w dosyć dużym gospodarstwie i było dużo, wiecie, do roboty. Jak to w gospodarstwie, każdy ma pełne ręce roboty. Tam nie ma rzeczy, nie ma ludzi bezrobotnych. I dzieci, i starsi, i starcy, wszyscy mają pełno roboty. I wiecie, na tym gospodarstwie każdy z nas miał obowiązki, każdy miał swoje obowiązki. Mój tata ciężko pracował, jeździł do pracy, poza tym zajmował się na polu, usługiwał jeszcze innym ludziom w polu, robił. I wiecie, i było dużo zwierząt w gospodarstwie, to było dosyć duże gospodarstwo. A wiecie, jak to kiedyś było, te gospodarstwa, nie tak jak dzisiaj, że przyjedzie maszyna, wszystko zrobi, ale większość robiło się rękami. I wiecie, my jako dzieci, jako chodziliśmy do szkoły, my poszliśmy do szkoły, przyszliśmy ze szkoły, musieliśmy mieć zadanie zrobione od razu, bo potem żeśmy szli do roboty, szliśmy robić. Oczywiście, jak byliśmy młodsi, to mieliśmy lżejsze zadanie, byliśmy starsi, to mieliśmy coraz większą odpowiedzialność. I każdy z nas, ja, mój brat starszy, potem w późniejszym czasie mój młodszy brat, każdy z nas miał jakąś część do zrobienia. I ja miałem swoją działkę do zrobienia, swoją rzecz do zrobienia. Wiecie, i mój tata był bardzo kochaną osobą. Jezus u Pana. I on był bardzo kochaną osobą, wiecie, ojcem do wymarzenia. Ja mam dobry obraz ojca. I wiecie, mój ojciec, ziemski ojciec, był bardzo dobrym obrazem. Ale on, kiedy był surowym ojcem, ale kiedy przychodził, ja wiedziałem, co mam zrobić. Ja wiedziałem, co należy do mnie do wykonania. Ja musiałem zrobić to zadanie, musiałem zrobić to, co miałem zrobić tam w gospodarstwie. Wiecie, akurat to było w chlewie najczęściej moja robota. Potem w polu musiałem zrobić, a potem jeszcze miałem czas. Jeżeli miałem czas, to też gdzieś tam się z kolegami pobawić. Ale to było bardzo krótko. Wiecie, więc musiałem wyrywać ten czas. I wiecie, kiedy, chcę wam zakreślić to, że kiedy miałem wszystko porobione, kiedy wszystko było zrobione, tak jak mój ojciec mi tam dał odpowiedzialność, to ja, kiedy miałem chwilę czasu, żeby z moim tatą poprzebywać, to wiecie, ja go ciągłem za uszy. Bawiliśmy się, jak byłem młodszy, wiecie, wygłupialiśmy się, różne rzeczy żeśmy wyrabiali. Potem, kiedy byłem starszy trochę, to szliśmy na rękę, siłowaliśmy się. Wiecie, on był taki silny człowiek, że nigdy nie miałem z nim szans, bo byłem jeszcze młody, ale on czasami do podpuchy dał mi zwyciężyć i obydwaj wiedzieliśmy, że to było fałszowane, ale wiecie, to była zabawa. On był moim najlepszym przyjacielem, kiedy tylko miałem wszystko w porządku, kiedy było wszystko zaopatrzone, ale kiedy tylko nie porobiłem tego, co miałem, bo gdzieś z kolegami, wiecie, miałem fajny wypad i z kolegami się przeciągło i potem tata przyjechał z roboty, a się okazało, że nie było zrobione to, co miałem zrobić, to ja marzyłem o tym, żeby on zapomniał, że ma średniego syna. Ja nie chciałem, żeby on w ogóle sobie przypomniał, że ja istnieję. Chciałem, żeby jak najdalej nie pokazywać się mu na oczy, żeby tylko mnie nie widział, żeby jak najdłużej, powiedzmy, zdążyć zrobić to, co się da uratować jeszcze. Słuchajcie, i to była bojaźń. To był strach, to była bojaźń. Ale to była zdrowa bojaźń, bo ja wiedziałem, że kiedy mam wszystko w porządku, kiedy wszystko mam zrobione, to wiecie, to ja nie w ogóle się go nie bałem. To był najlepszy mój przyjaciel, tak jak wam mówię, kiedy bawiliśmy się, robiliśmy różne rzeczy, graliśmy w różne gry. I to jest obraz, mój obraz bojaźni Bożej. Ja się bałem, kiedy miałem nie w porządku. I kiedy my w naszym życiu, kiedy my wiemy, że mamy coś zrobić albo czegoś nie robić, a nie robimy, a robimy to, albo nie robimy tego na przekór, słuchajcie, to nie ma bojaźni Bożej. To nie ma bojaźni Bożej. W liście do Rzymian jest napisany taki werset i chciałbym go podkreślić dzisiaj. Lepiej zwróć uwagę na dobroć i surowość Boga, na surowość dla upadłych i na dobroć względem ciebie, o ile pozostaniesz w tej dobroci. Bo w przeciwnym razie ty też będziesz odcięty.
Popatrzcie się, jakie tu jest mocne słowo. Wiecie, kiedy czytam te słowa, to się zastanawiam, czy jesteśmy w Nowym, czy Starym Testamencie. Chcę was upewnić, że jesteśmy w Nowym Testamencie. Tutaj jest zwrócone znowu uwaga na to, zwróć uwagę na dobroć i na surowość Boga. Nie wiem, czy ten obraz z moim ojcem wam trochę przybliżył to, ale dla mnie to jest bardzo zrozumiałe. Kiedy my żyjemy w dobroci Bożej, kiedy my rozkoszujemy się i kochamy Boga, czyli żyjemy w bojaźni Bożej i podkreślę na nowo to słowo z przypowieści, bać się Pana znaczy nienawidzić grzechu, nienawidzić zła. Kiedy my żyjemy w bojaźni Bożej, czyli nienawidzimy grzechu, wtedy możemy przychodzić do Niego, możemy przyjść w każdym momencie. Słowo Boże mówi, że mamy otwarte drzwi przez Jezusa Chrystusa. Amen. I wiecie, zakon Mojżesza i prawo wcale nie zmalało, ani nie jest wymazane ze Słowa Bożego, ale Jezus Chrystus przyszedł, aby przynieść łaskę. Amen. Aby przynieść łaskę. I to łaska góruje nad prawem. Amen. Łaska przyszedł z łaską, aby wypełnić prawo. Jezus Chrystus nie zniszczył prawa. On nie przekreślił Mojżesza. W liście do Hebrajczyków mamy tutaj napisane, Dawid, i tutaj już mamy teraz po słowo, które będziemy czytać. Mamy napisane, że co? Że kiedy Mojżesz, w trzecim rozdziale, Mojżesz jest domem, tak jest porównane. Trzeci rozdział, mamy to. Chcieliśmy przeczytać. Ja to już czytałem któryś niedzielę chyba. Trzeci rozdział, trzeci werset. Został on przecież uznany za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, to jest o Jezusie Chrystusie, o ile większym uznaniem cieszy się budowniczy niż dom przez niego zbudowany. Każdy dom, jak wiadomo, ma swego budowniczego. Bóg natomiast jest tym, który zbudował wszystko. I chcę tutaj podkreślić, że właśnie jest tak powiedziane, że każdy domem jest Mojżesz. Ale o ile większy od domu jest budowniczy, to jest Jezus Chrystus. Amen. Kiedy mamy dom i kiedy mamy budowniczego, mamy znaczną różnicę. Amen. To jest taki obraz, jak pastor w niedzielę stanął tutaj, nasz pastor stanął w niedzielę i powiedział, słuchajcie, fajne są cuda, fajnie jest dotknąć ręki Bożej, ale teraz chcielibyśmy dotknąć się sprawcy cudów. Chcielibyśmy się tego, który czyni cuda, czyli to jest Boga. Amen. Przybliżmy się do Niego, chcielibyśmy przyjść do Niego. I to jest ta różnica. Możesz jednorazowo dostać stówkę, ale możesz być właścicielem banku. Co jest lepsze? Tam są ciągle wpływy i pomnożenia, a tutaj masz jedną stówkę, jak ją zmarnujesz, nie masz nic. Zgadza się? I tak jest mniej więcej porównanie. Mojżesz jest tym, który jest domem, ale Jezus Chrystus przyniósł łaskę, przyszedł z łaską, przyszedł na ziemię, aby dać nam łaskę. Ale wiecie, to nic nie znaczy. To nie znaczy to, że bojaźń Boża już jest niepotrzebna. Ona tym bardziej jest potrzebna teraz. Amen? Dlatego, że bać się Boga znaczy nienawidzić grzechu, nienawidzić zła. I zobaczyłem to na nowo, jak to jest bardzo ważne, że bez tego nie przejdziemy dalej. Bez bojaźni Bożej nie jesteśmy w stanie funkcjonować właściwie w łasce. Kiedybyśmy zrobili tak, że wiecie, nie znamy słowa, nie znamy żadnych przykazań, nie znamy niczego, a tak się dzieje, słuchajcie, teraz mówię realne rzeczy i nawracamy się, przyjmujemy Jezusa Chrystusa i nie wiemy nic o świecie, nie wiesz, że masz, wiecie, szanować bliźniego, że masz miłować matkę i ojca, nie wiesz niczego, po prostu przyjąłeś Jezusa Chrystusa, bo przekonało cię, Duch Święty cię przekonał, że jesteś grzeszny i idziesz na śmierć, idziesz na zatracenie i teraz musisz się tego wszystkiego uczyć, żeby zacząć funkcjonować, amen? Zgadza się? I popatrzcie się, jaka wielka przewaga jest nad waszymi dziećmi, nad naszymi dziećmi, którzy się w szkółkach, którzy się uczą razem z wami, czy w domu, co trzeba, a czego nie wolno. Dlatego, że według Słowa Bożego ich słowa są wpajane w ich serca i oni mają fundament. Jest taka różnica, że oni wiedzą, co to jest bojaźń Boża. Amen. Oni zaczynają wiedzieć, to jest na poziomie tego, że oni zaczynają widzieć, co trzeba, a czego nie wolno. Amen. To jest bardzo ważne i wtedy może się rodzić bojaźń Boża. Ja, kiedy miałem wyznaczoną moją pracę na gospodarstwie, to ja wiedziałem, co trzeba zrobić. Gdyby ktoś przyszedł i powiedział mi, a ty nic nie robisz, ty w ogóle nic nie robisz, mieszkasz tutaj, jesz i nic nie robisz. A ja bym się zapytał, a co mam robić? Nie może tak być. Ja wiedziałem dokładnie, co mam robić i to jest właśnie Słowo Boże. Amen. To jest niesamowite. Słuchajcie, że ludzie, którzy słyszą Słowo Boże od dziecka, czy nawet potem w późniejszym czasie, kiedy słuchają Słowa Bożego, oni mogą
mieć fundament do tego, aby początkiem mądrości zaczęła być bojaźń Boża. Amen. Mogą zacząć szukać Boga, zacząć nienawidzić grzechu, widzieć różnicę między grzechem a życiem świętym. Amen. Halleluja. I wiecie, to jest bardzo ważne. Kiedyś tam w jakimś liście, chyba też w liście do Rzymian jest napisane, że jaka jest różnica między Żydem a nie Żydem. Chyba w liście do Rzymian. Wiecie, tam w liście do Rzymian często jest napisane coś takiego, bo to byli poganie. Większość to byli poganie, list do Rzymian. I tam jest napisane, jaka jest różnica między Żydem a chrześcijanin, tym, który nie jest Żydem. Tam jest mowa o tych, którzy się nawrócili. I tam jest napisane, że jest wielka różnica, że oni mają obietnicę. Amen? Oni wychowali się w tym. I teraz wam dam obraz. Popatrzcie się na apostołów, na uczni Jezusa Chrystusa. Jaka jest różnica? Oni przez powiedzmy 30 lat, no apostoł Jan chyba 16 lat, oni przez 16 lat uczyli się prawa, uczyli się, że trzeba miłować Boga ponad wszystko. Oni się uczyli, że kiedy idziesz na ofiarę składać baranka, to musi być najlepszy ze stada, to musi być najlepszy baranek, najładniejszy, najzdrowszy, że musi być przepatrzona nawet, wiecie, wełna, wszystko musi być to musi być numer jeden. Oni musieli się tego nauczyć i wiecie, oni to w tym prawie żyli, funkcjonowali, bo jeżeli nie, to Bóg nie wysłucha twojej modlitwy i nie będzie tylko obciach. Po prostu nie będzie przebaczone twoje grzechy. Żyjesz w grzechu, w potępieniu. Zgadza się? I oni żyli w bojaźni, w strachu i oni byli nauczeni tej bojaźni od dziecka. I kiedy oni byli nauczeni, że trzeba szanować matkę, ojca, kiedy trzeba ich słuchać, oni tego byli od dziecka wpajeni, nauczeni. I teraz popatrzcie się, przychodzi Jezus Chrystus i mówi, że przyszedł uratować ich, wyzwolić ich od grzechu. Przyszedł, przyniósł łaskę, przyniósł im nowe życie. Jezus Chrystus przyszedł i powiedział, przyszedłem was wyzwolić od grzechu, przyszedłem dać wam nowe życie. I oni tego nie umieli zrozumieć, bo oni byli w tych prawach, byli tak mocno, wiecie, nauczeni, że trzeba tyle rzeczy zrobić. I teraz nareszcie ktoś mówi, że po prostu przyjdź do Boga i poproś o przebaczenie. Że baranek został złożony doskonały, jeden w ofierze. Amen? I wiecie, najlepszy obraz bojaźni Bożej i łaski Bożej chyba w Nowym Testamencie, który mogłem znaleźć specjalnie dla was. Nie będę czytał tego słowa, bo wszyscy go znamy w Ewangelii. To jest kobieta, którą przyłapali na jawnym cudzołóstwie. Amen? I wiecie, tu jest ten obraz. Oni byli nauczeni i wiecie, tam nie było dwóch zdań. Gdybyśmy te Mojżeszowo, któreśmy mieli przed chwilą, otworzyli, tam za cudzołóstwo było to samo. Do bramy i ukamienować, aby cały naród żył w karności i w bojaźni Bożej. Takie było prawo. I wiecie, oni według tego prawa, strzegąc go, żeby się nie rozmnażało, nieprawość nie rozmnażała, oni zrobili taką ceremonię. Oni przyszli, przyprowadzili tę kobietę i jeszcze, wiecie, wplątali w to Jezusa, bo wiedzieli, że On głosi przebaczenie, On głosi łaskę, On przyszedł objawić Boga, jak rzekomo twierdzi, tak oni mówili. I teraz oni chcieli, żeby on postawił się albo po stronie prawa, albo po tym swoim prawie. Popatrzcie się, jakie ciężkie zadanie. Kiedy ktoś by ci przyszedł i powiedział ci, tu jest Słowo Boże i ono mówi tak, a ty mówisz tak. I teraz postaw się w tej sytuacji. Jezus Chrystus był w tej sytuacji nieraz. I on, Pan Jezus, kiedy, wiecie, bardzo ważne słowa wypowiedział, kiedy się schylił, kiedy powiedział właśnie te ważne słowa, jeżeli ktoś jest z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. I wiecie, wtedy wszyscy wiedzieli, że zgrzeszyli. Wszyscy wiedzieli, że zgrzeszyli. I wiecie, to jest ciekawe i zabawne, że od najstarszego zaczęli odchodzić. Od najstarszego. Wiecie, jeżeli byśmy mieli hierarchię grzechu ustalić, to my, pastorze, na pierwszym miejscu idziemy. Okej. Oni odeszli, bo wszyscy byli grzeszni. I teraz padają te cudowne słowa. Popatrzcie się, co Pan Jezus mówi. Zwróćcie uwagę, jak wielkie, historyczne słowa padają w tym momencie. Nikt cię nie potępił? Ta kobieta mówi, nikt. To i ja cię nie potępiam. Popatrzcie się, to jest przebaczenie. To i ja cię nie potępiam. Bóg nikogo nie potępia. On cię nie potępi, ale popatrzcie się na następne słowa, które powiedział Jezus. Idź i nie grzesz więcej. Popatrzcie się, jak bardzo ważna jest łaska z bojaźnią Bożą. Nie ma łaski bez bojaźni Bożej.
Nie ma łaski bez bojaźni Bożej. Jeśli grzech ci jest obojętny i sobie myślisz, a ja sobie mogę i grzeszyć, bo przecież krew Jezusa jest, mogę i tak przyjść i będę przebaczony miał, to nie ma dla ciebie łaski. List do Hebrajczyków mówi o tym otwarcie. Mówi bardzo ważne. Ja to mogę przeczytać potem. Będziemy to czytać. List do Hebrajczyków mówi, że jeżeli ktoś zlekceważy, świadomie zlekceważy ducha łaski, dla niego nie ma już przebaczenia. Nie może na to liczyć. Dlatego to jest tak bardzo ważne. I dlaczego jest bardzo ważna bojaźń Boża? Żebyśmy wiedzieli, jak bardzo cenne jest zbawienie, jak bardzo cenne jest to, że żyjemy w łasce. Łaska to nie jest coś taniego, to jest coś postawione nad prawem, to jest coś najdroższego, to jest coś, co jest ponad tym. I Pan Jezus to bardzo fajnie wytłumaczył. Kiedy w kazaniu na górze mówił o tym, co mówi prawo i mówi miłuj bliźniego swego, na przykład, daję taki przykład, miłuj bliźniego, Mojżesz wam powiedział miłuj bliźniego swego, czyli dom, Mojżesz dom, Jezus budowniczy. Mojżesz dał wam prawo, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. A Pan Jezus mówi, a ja wam mówię, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Wiecie, co się dzieje, kiedy nie ma bojaźni Bożej? Trzeba przyjść i żeby kogoś tam, powiedzmy, przeprosić, czy kogoś trzeba, zrobiłeś komuś krzywdę, czy powiedziałeś coś, czy może coś się zachowałeś nie tak, trzeba przeprosić. I przychodzisz i tak sobie myślisz, a w sumie może dzisiaj nie, może jutro nie. Tak daje przykład, brak bojaźni Bożej. Lekceważymy grzech, bo to jest grzech, prawda? Jeżeli mamy coś załatwić, to trzeba to zrobić od razu. Lekceważymy to, a potem sobie mówimy tak. Ja tak improwizuję z mojego życia, wiecie, przyznaję się wam. Tak sobie myślę, a właściwie to chyba on też zawinił wobec mnie, więc tak się to wyrównuje trochę. Tak w sumie to on też nie jest całkiem w porządku, więc może i tak to jest na jedno. Więc tak do końca to ja nie wiem, czy on mnie w ogóle lubi, czy jest moim przyjacielem, czy nie. A kto w Biblii napisał, że tylko przyjaciół mamy miłować? Znajdźcie takie miejsce. Jezus Chrystus powiedział, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Amen. Pan Jezus podniósł poprzeczkę jeszcze wyżej. Łaska podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. I tutaj w tym miejscu chciałbym zachęcić was i powiedzieć taki przykład, ale ja wam powiem, że to jest taki przykład, po którym może, nie wiem, jak ktoś kolację je, to nie będzie chciał jeść kolacji. Co to jest grzech? Jaka jest postawa moja i twoja do grzechów, w stosunku do grzechu? Czy nie czasem nie odpuściliśmy i czy to nie jest takie coś lekkiego, co jest koło nas przechodzi? Wiecie, inni tam grzeszą, mi się też czasami zdarzy, ale w sumie mam przebaczenie, mam odpuszczenie. Czy tak czasem nie wpadliśmy w taką pułapkę? Czy to czasem nie jest początek braku bojaźni Bożej? Dlatego, że bojaźń Boża trzymie nas w pionie i jesteś bardzo uważny i czujny na to, co jest złe, na to, co jest grzeszne. Amen? Kiedyś jechaliśmy na wczasy, na południe samochodem i pamiętam, to był taki czas, kiedy dużo ludzi podróżowało. Jedni jechali na wczasy, drudzy z czasów. Tam wtedy jeszcze uchodźcy jacyś wracali. Wiecie, było bardzo dużo na tej autostradach, duży tłum. Może byliście w takim miejscu kiedyś, więc będzie wam bliski ten obraz. I wiecie, po dłuższym takim po przejeździe tym samochodem chciałem odpocząć na chwilę, z czegoś się napić za potrzebą i zjechaliśmy na stację, na taki duży parking. Tam były stoliki, były jakieś tam, wiecie, bufety, toalety, wszystko tam było. Taki, rozumiecie mnie, na autostradzie taki postój. I kiedy zatrzymaliśmy na tym postoju, ja chciałem pójść do toalety za potrzebą i kiedy tych ludzi wszędzie było pełno, tam wiecie, leżakowali jedni tam na jakichś trawnikach, jedni tam gdzieś, pełno było ludzi. I kiedy poszedłem tam do tej toalety, może byłem 5 metrów od tej toalety, gdy zobaczyłem, co tam jest, to wiecie, miałem potrzebę na jedyneczkę, a właściwie to odwróciłem się na pięcie i odechciało się mi, a doszedł jeszcze jedno uczucie odruchowe, wymiotne. To było straszne. I pomyślałem sobie, nie, ja dziękuję, ja idę w drugą stronę. I potem w pewnym momencie przyszło do mnie świadomość, czy tak właśnie reagujesz na grzech. Czy właśnie kiedy przychodzi pokuszenie, czy przychodzi grzech, czy bojaźń Boża jest właśnie takim odruchem wymiotnym do tego, co przychodzi do twojego życia. Czasami to jest, wiecie, coś fajnego, takiego przyjemnego może, ale czy taki masz odruch wymiotny? Bo jeżeli nie, to znaczy, że nie masz bojaźni Bożej.
Słowo Boże bardzo mocno mnie postawiło w tym miejscu. Wiecie, miałem dopiero początek urlopu, więc miałem o czym rozmyślać. I pomyślałem sobie o tym, wiecie, jak podchodzę do życia, jak podchodzę do grzechu, jak traktuję grzech w ogóle. Czy mogę powiedzieć, słuchajcie, teraz może nie będziecie jeść kolacji, ale może powiedzieć tak, no wejdę, no co tam, przecież jakoś tam po prostu się załatwię, jest przecież za darmo woda, jest mydło za darmo, umyję się jakoś i przecież tam nic się nie stanie. Czy czasem takie podejście nasze jako chrześcijan nie jest względem życia, względem łaski, względem grzechu? Chcę powiedzieć, że to jest nie w porządku i trzeba z tym skończyć. Trzeba wrócić z powrotem na pierwsze rzeczy, na pierwszą miłość. Amen? Moje życie musi być naprawdę ekstremalnie, musi być wyostrzone, muszę być czujny, muszę być gotowy, aby mieć odruch wymiotny, jeśli chodzi o grzech. Jakikolwiek grzech, słuchajcie, i list do Hebrajczyków mówi, zważcie na moment, na czas. To jest napisane tam w 10 rozdziale. Przypomnijcie pierwsze dni, może otworzymy list do Hebrajczyków, 10 rozdział. To jest bardzo fajne słowo. Chciałbym do niego nawiązać już teraz. To jest bardzo, bardzo słowo, które dotyka mojego serca. List do Hebrajczyków w ogóle jest takim moim ulubionym. Mój dziadek cytował list do Hebrajczyków. To jest, wiecie, takie dziedzictwo. 10 rozdział, 19 werset, 32, od 10 wersetu, 10 rozdział, ale 32, chciałbym najpierw przeczytać werset, popatrzcie się. Przypomnijcie też sobie dawniejsze lata, kiedy jako oświeceni nie ulegliście mimo wielkich cierpień. Amen. Ja bym chciał to przywrócić, będziemy czytać poprzednie wersety potem, ale zwróćcie uwagę na to słowo. Przypomnijcie też sobie dawniejsze lata. Ja sobie w tym momencie przypomniałem, jaki był mój stosunek do grzechu, kiedy się nawróciłem. Jaki był stan mojego życia, kiedy właśnie poznałem Jezusa Chrystusa, kiedy zobaczyłem tę świeżość, kiedy zobaczyłem, jak z wielkiego dołu, z bagna zostałem wyratowany. Słuchajcie, ja wam przypomnę. Ja byłem młodym chłopakiem, kiedy poznałem Jezusa Chrystusa, właściwie kiedy On mnie poznał, poszedłem z sympatii, z czystej sympatii. Chodziłem oczywiście na wszystkie zajęcia religijne, słuchałem Słowa Bożego, nie czytałem w ogóle, ale słuchałem Słowa Bożego, słuchałem historii, podobały się mi nawet. Wiedziałem, że to jest jakieś tam życie, gdzieś tam była jakaś osoba Boga, gdzieś tam na ziemi. Jako historyczne fakty to przyjmowałem, ale w pewnym momencie mojego życia usłyszałem wyraźne słowo, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A zapłatą za grzech jest śmierć. I to śmierć tak mocno zabrzmiało w moim życiu, że mnie potrząsnęło i przeraziło. Jako młody chłopak zobaczyłem, że idę na zatracenie, idę na śmierć i to jest nieuniknione. Wiecie, to przekonanie było tak mocne. I to są pierwsze dni. I kiedy ja wtedy w tym momencie miałem tylko jedno pragnienie. Boże, jeśli jest ratunek, to nie chcę iść na śmierć. To było jedyne moje pragnienie i to było tak mocne. Zrobiłbym wtedy wszystko w tym momencie, żeby tylko być uratowany, żeby nie pójść na śmierć. Amen. I popatrzcie, to były moje pierwsze dni. Zwróćcie uwagę, jakie były wasze pierwsze dni. Często Biblia mówi i zwraca nam uwagę, abyśmy zwracali na uwagę na to, jak zaczęliśmy. To jest bardzo ważne. Jak mówiliśmy, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Tak samo patrzmy na początek naszego życia z Bogiem. To jest bardzo ważne, aby wracać do tego momentu i powiedzieć sobie, Boże, czy jest tak samo, czy jest tak dobrze, czy jest tak mocno i tak ciepło, jak było wtedy w pierwszych dniach. Amen? Czy ta pierwsza miłość czasem gdzieś nie przygasła? Czy moje spojrzenie na grzech już nie jest teraz czasem takie, a wiecie, jest krew Jezusa Chrystusa, jest łaska. Mogę przyjść w każdej chwili. Mogę poprosić o przebaczenie. No co tam? To jest nie w porządku. List do Hebrajczyków mówi bardzo ostro, abyśmy nie byli odrzuceni. Tak jak ci, którzy wyszli z Egiptu, którzy przeszli przez Morze Czerwone, byli nakarmieni na pustyni i nie weszli do obiecanej ziemi. Nie weszli. Jest napisane w liście do Hebrajczyków, że Bóg porozrzucał ich ciała po pustyni. I teraz czy myślimy my, że nam ujdzie na sucho, jeśli będziemy lekceważyć łaskę Bożą, jeśli nie będziemy żyć w bojaźni Bożej, w takiej, jak i właśnie na początku, jak na początku. I wiecie, do mnie to słowo bardzo mocno przemawia. A kiedy usłyszałem go w niedzielę, kiedy pastor Marek mówił tutaj, zwycięzca odziedziczy to wszystko, na nowo zabrzmiało jakby jeden tylko kierunek, tylko zwycięzca odziedziczy. Amen. W
Królestwie Bożym. I list do Hebrajczyków o tym nam mówi. Wiele listów nam o tym mówi, że nie ma czegoś takiego, żebyśmy mogli żyć. Wiecie, nawróciliśmy się raz tam i sobie żyjemy jakoś tam, a tu grzeszymy, a tu przewracamy się, albo gdzieś tam zapomnieliśmy już o czymś. Właściwie to już nie ma różnicy między światem a nami, ale gdzieś tam dążamy do nieba. Nie ma czegoś takiego. Słowo Boże mówi, zwycięzca odziedziczy to wszystko. I jest tam napisane, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Co mówi do zboru. Amen? Dlatego tak bardzo ważne jest i chciałbym zachęcić was do tego, abyśmy na nowo spojrzeli, jak zaczęliśmy. Jaka wielka gorliwość była w nas. Wiecie, kiedy kogoś miałem przeprosić, to ja nie czekałem do wieczora. Ja biegłem od razu i to było takie od razu. Musiałem to mieć załatwione w tym momencie. To nie było czasu nawet na to, bo chciałem być czysty, chciałem być blisko Boga. Bałem się tego, że nawet kiedy, wiecie, kiedy tego nie załatwię, to pójdę na zgromadzenie i nic Bóg do mnie nie będzie mówił. Autentycznie tak było w moim życiu. Czy jest tak dzisiaj w moim życiu? Kiedy idę na zgromadzenie, wiecie, i pokłócę się z kimś tam i sobie myślę, a, będzie fajny czas uwielbienia. Pouwielbiamy Boga, potem słowo, pastor ma zawsze mocne słowo, dobre, będzie mówił. I czy tak jest teraz? Czy nie ma czasami jakiejś różnicy między pierwszymi dniami a tymi? Chciałbym zachęcić nas wszystkich, abyśmy wrócili do bojaźni Bożej, która jest wyostrzeniem na rzeczy szare, ciemne i zupełnie święte i białe. Amen? Zwycięzca odziedziczy to wszystko. Kiedy słyszałem te słowa, usłyszałem taki głos, zwycięzca odziedziczy wszystko, a ten, kto nie zwycięży nic. Nie ma w Królestwie Bożym połowicznych albo troszkę. Wiecie, tam trochę zasłużyłeś, trochę tam powiedzmy przez pierwsze lata byłeś dobry, potem ci trochę nie tak poszło, ale no może tam jakiś będziesz miał dział. Nie ma. Słuchajcie, chciałbym zwrócić potem na końcu uwagę, przypomnijcie mi, żebym zapomniał, co Bóg obiecuje, bo kiedy popatrzymy na to, co Bóg obiecuje, zwycięzcy, to już zaczniemy w ogóle nie myśleć o tym, co trzeba dołożyć do tego, aby dołożyć starań, aby zwyciężać. Amen? Dlatego chciałbym przeczytać list do Hebrajczyków jeszcze, otwórzmy, skoro mamy otwarty 10 rozdział, ja bym mógł go zacytować z Biblii Warszawskiej, bo dlatego, że mój dziadek go czytał tak dużo razy, że go pamiętam na pamięć. Ale chciejmy 26 werset. Jeśli bowiem po otrzymaniu poznania prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy. Popatrzcie uważnie na to, bo to jest bardzo ważne. Jeśli bowiem po otrzymaniu poznania prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy. Zostaje tylko jakaś straszna perspektywa sądu i żar ognia mający trawić przeciwników. Kto łamie prawo Mojżesza, ten bez litości na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków ponosi śmierć. Tak było, prawda? Czytaliśmy. Rozważcie zatem, o ile sroższej kary winien będzie ten, kto podeptał Syna Bożego, zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. To jest to właśnie słowo, jedyne słowo ducha łaski, które jest użyte w Nowym Testamencie. Znamy przecież tego, który powiedział, zemsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan będzie sądził swój lud. I ten werset, strasznie jest paść w ręce żywego Boga. Wiecie, to jest Nowy Testament, to czytamy teraz. Przypomnijcie też sobie dawniejsze lata i to jest ten moment, kiedy żeśmy teraz wspominali. Chciejmy przyjść w bojaźni Bożej tak blisko Boga, jak tylko przez krew Jezusa Chrystusa jest to możliwe. Amen? W bojaźni Bożej, a bojaźń Boża to jest nastawienie do grzechu. I zanim przeczytamy jeszcze teraz objawienia Jana, zwycięzca odziedziczy to wszystko, powtórzymy sobie to, co było w niedzielę, to chciałbym powiedzieć, że zobaczyłem to na nowo, kiedy na refreshach, kiedy tam na mieście rozdajemy Ewangelię, głosimy Ewangelię i teraz tutaj na dniach upamiętania, wiecie, to było coś niesamowitego. Powiem wam jedno świadectwo, modliliśmy się tutaj o kilku ludzi, ja się też modliłem o dwóch ludzi, o trzech w sumie, o trzy osoby, jedną siostrę i dwóch ludzi, dwóch mężczyzn, tak zabrzmiało, przepraszam. Dwóch mężczyzn i wiecie, jeden z tych mężczyzn przyszedł, zapytałem się go, co chcesz, jak masz na imię, przedstawił się mi, pytałem, co chcesz, żebym się modlił o to. A on mówi takie zdanie, że chce, żebym się modlił o mojego ojca, bo potrzebuje uzdrowienia. I ja się go zapytałem, a czy jesteś zbawiony, czy masz pewność zbawienia, czy Jezus Chrystus przebaczył twoje grzechy. On się popatrzył na mnie i mówi nie. I ja mu powiedział, człowieku, ale idziesz na śmierć.
w grzechu idziesz na śmierć. Wiecie, on tak poważnie popatrzył mi w oczy. Ja się go pytam, a czy ty chcesz przyjąć Jezusa Chrystusa i dzisiaj pozbyć się tego grzechu, żebyś był żywy, żebyś mógł być nowonarodzony? A on poważnie mówi, że tak. Wiecie, przyszedł po zupełnie coś innego. I dziękuję Duchowi Świętemu, że mnie tak pokierował, że mi pomógł zrozumieć to, że najważniejsze jest to, aby grzech został wyrzucony z jego życia. Amen. I wtedy się go pytam, czy chce powtórzyć modlitwę grzesznika za mną i modlić się o przebaczenie. On mówi, że tak. Modlił się razem ze mną i powiedziałem mu, jeżeli się szczerze modliłeś, jeśli to było z twojego serca, Bóg słyszy i jesteś Jego synem. Podziękuj Mu za to, że jesteś nowym stworzeniem, że jesteś Synem Bożym, a potem idź i powiedz komuś o tym, że Jezus Chrystus zamieszkał w twoim sercu i już nie masz grzechu, oczyścił ciebie. I potem modliliśmy się o Jego Ojca, o uzdrowienie, słuchajcie, ale to już była inna modlitwa. Ale zobaczyłem, jak bardzo ważne jest zrozumieć to, że to nie jest tak tylko, wiecie, a wiecie, stanąć na drodze i powiedzieć, a ludzie, gdybyście ktoś chcieli, możecie przyjść, jest oczyszczenie, jest przebaczenie grzechów. W sumie taki dodatek do chipsów. Wiecie, czasami takie gratisy są. Kupujesz kawę, a do tego masz dodatek. To nie jest łaska. To nie jest łaska. Łaska zbawienna to jest coś, co ratuje twoje życie od śmierci. Amen. I my to musimy wiedzieć. My musimy wiedzieć, z czego Bóg nas wyrwał, jak bardzo cenne jest nasze życie, jak bardzo cenną łaskę i drogą mamy najdroższą w naszym życiu i możemy dzielić się z nią z innymi. I wiecie, dlatego na refreshu, kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedyś wam mówiłem w niedzielę takie świadectwo, na jednym z refreshów podszedłem do gościa, który ja tam wsuwał zupę, i przypodszedłem do niego, pytam się, jak masz na imię, mówi Damian, pamiętam do dzisiaj, modlę się o niego, gdyby to ziarno wpadło na dobrą glebę, gdyby wpadło, słuchajcie, bo jest, wiecie, różne gleby są, ale gdyby wpadło, jeśli wpadnie, aby wzrastało. I on mówi tak, wiedział już z kim jesteśmy i mówi tak, nie chodzę do kościoła, nie modlę się, nie czytam Słowa Bożego, właściwie to nie czytam nic, żadnych książek, żadnego Słowa Bożego, nic nie czytam. Nie? Nawet się go nie zapytałem jeszcze o nic innego, o imię go zapytałem. I powiedziałem mu tak, gdybym chciał spotkać się w kościele, to prawdopodobnie byśmy tam byli. Ale że ciebie tam nie ma, jesteś na ulicy, ja też tutaj jestem. I pytam się go, czy jest w porządku wszystko, że idziesz na śmierć. I wiecie, on przestał jeść, stanęło mu w gardle. A o czym ty mówisz? Ja mówię, Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i ty też. A on mówi, ja wiem o tym, ja jestem grzesznikiem. I idziesz na śmierć, a to go już przeraziło. Ja mówię, Słowo Boże mówi, że ci, którzy Go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Ci, którzy uwierzyli w imię Jego, w Jezusa Chrystusa. A Ty idziesz na śmierć i ja stoję teraz na Twojej drodze. Jeśli chcesz, możesz zmienić kierunek. Przez Jezusa Chrystusa, przez świętą krew Jezusa. Słuchajcie, zjadł tę zupę, wziął Nowy Testament i na tym się skończyło. Modlę się, może to słowo wpadło na dobrą glebę. Amen. Ale słuchajcie, zobaczyłem, jak wielką cenę ma łaska, jak wielką cenę ma zbawienie, jak wielką rzeczą jest zbawienie. To nie jest dodatek do chipsów, to nie jest jakieś, wiecie, coś taniego, ale to jest naprawdę życie Jezusa Chrystusa dla nas. Amen? Amen. Bojaźń Boża mają wszyscy. Całe niebo jest w bojaźni Bożej. Starcy kłaniają się, aniołowie wychwalają Go, uwielbiają Go, widząc Jego wielkość, Jego potęgę, zachwycają się Nim. I my jako ludzie Boży mamy mieć odruch wstrętu do grzechu i być skierowani na rzeczy, które są Boże. Amen. Oddzieleni od jakiegokolwiek nieprawości i grzechu. Nie pozwól sobie na coś, cokolwiek, co by w twoim życiu zaśmieciło. Wiecie, są różne rzeczy. Mówisz, a tylko wejdę do internetu, tylko popatrzę tam na ostatnie wiadomości. A tu wyskoczyło coś tam, no to może wejdę na tę stronę, patrzysz się i wiecie, nie wiadomo, tak sobie mówisz, nie wiadomo, kiedy już jesteś na stronie, która nie powinna być dla ciebie w ogóle dostępna. To jest grzech. To jest obrzydliwość. Z tego nie można. To jest rozmyślne grzeszenie i chciałbym zachęcić wszystkich, abyśmy innym też mówili o tym, żebyśmy innych ostrzegli przed tym, abyśmy pilnowali drogi Bożej, w bojaźni Bożej żyli. Amen. I przychodzili przed Jego tron z pełni uwielbienia, pełni chwały, pełni wdzięczności, pełni spojrzenia na Jego święte imię. Halleluja. Chciałbym jeszcze jeden werset was, bo to jest coś niesamowitego. Kiedyś wam powiedziałem w usłudze i on jest też Hebrajczyków, Jezus. Hebrajczyków 5, rozdział 7, werset. Czy Jezus
bał się Boga? Jedno pytanie. Jak myślicie? Czy Jezus bał się Boga? Czy żył w bojaźni Bożej? Właśnie. I to jest obraz, który będziemy naśladować. Jezusa Chrystusa. Wiecie, my naśladujemy Chrystusa. Mojżesz dał prawo, ale Jezus Chrystus jest większy nad Mojżesza. Amen. Gdyż budowniczy jest większy niż dom, który zbudował. Amen. I właśnie tutaj jest napisane o Jezusie Chrystusie. Wiecie, często i kiedyś to mówiłem w usłudze, że zastanawiałem się, co robił Jezus, kiedy modlił się całą noc, kiedy modlił się i rozmawiał z Ojcem. O czym oni rozmawiali? Ciekawe, co tam mówił. I tutaj list do Hebrajczyków nam taki rąbek z kraju tajemnicy odsłania. 7 werset, tak? W dniach swojego życia w ciele z wielkim wołaniem Jezus Chrystus. Może przeczytam poprzedni werset, bo jest bardzo fajny. 5 werset. Skąd i Chrystus nie wywyższył samego siebie, stając się arcykapłanem, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem, czyli ojciec mówi. Podobnie mówi w innym miejscu: Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchisedeka. I teraz ten werset, słuchajcie uważnie, zanotujcie go, zapiszcie, nauczcie się go na pamięć. W dniach swojego życia w ciele z wielkim wołaniem i ze łzami zanosił on błagania oraz usilne prośby do tego, czyli Ojca, który mógł go wybawić od śmierci. I ze względu na pobożność, czyli na bojaźń Bożą, został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał. Natomiast uczyniony doskonałym stał się dla wszystkich mu posłusznych źródłem wiecznego zbawienia, czyli dla nas. Nazwany przez Boga arcykapłanem według porządku Melchisedeka. Ale słuchajcie, chciałbym zwrócić uwagę na to, co Jezus zrobił, modląc się usilnie, z wielkim wołaniem i ze łzami zanosił on błagania oraz usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci. Ja się pytam, od jakiej śmierci mógł Bóg Ojciec wybawić Jezusa, skoro Jezus umarł na krzyżu? I w ogrodzie modlił się: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich. Wiemy, że ten kielich to był grzech, to był mój i Twój grzech, to był ciężar, to było przekleństwo, okropna rzecz. Wiecie, wyobraźcie sobie teraz Boga, który nienawidzi grzechu, który nigdy nie miał wspólności z grzechem, który wie, co to jest za bagno i jakiś śmierdzący smród, grzech. I teraz musi Twój i mój grzech wziąć na siebie, żeby złożyć ofiarę za mnie i za Ciebie. I nie ma innej drogi. Wyobraźcie sobie teraz mękę Jezusa Chrystusa. Ale o jakiej śmierci tutaj jest napisane, że dla Jego bogobojności, dla Jego pobożności, dla Jego bojaźni Bożej, Bóg wysłuchał Go, Ojciec Go wysłuchał. Od śmierci duchowej. Właśnie od śmierci duchowej. Od grzechu. Amen. Wiecie, że Jezus nie zgrzeszył ani słowem, ani w uczynku, ani w motywacji, ani przez całą ziemię. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest napisane, że ze łzami bojował w dzień i w noc, wołał do Ojca, aby ten go zachował od śmierci, czyli od grzechu. Tutaj jest grzech nazwany śmiercią. Słuchajcie, jak to jest bardzo poważne. Chciałbym, żebyśmy my jako Kościół, jako dzieci Boże, skoro mamy być naśladowcami Jezusa Chrystusa, odbiciem Jego chwały, żebyśmy zaczęli od tego, wiedzieli, jak bardzo poważne jest życie w świętości. Amen? Jezus Chrystus, Syn Boży. Wierzymy, że jest Syn Człowieczy. Amen? On zanosił modlitwy i błagania i prośby do Ojca. Wiedział, że On go może wybawić od tego. Popatrzcie się, żył w bojaźni Bożej. On wiedział, że jest w ciele. On wiedział, że ma te same pokusy, co ty i ja. Wyobraźcie sobie dzisiaj i teraz ciebie. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj Jezus Chrystus ma ten sam dostęp do internetu, że ma wszystko dostęp taki jak ty, że żyje twoim życiem, że dzisiaj by był twoim życiem. Co by robił? Wołałby do Ojca, aby ten go zachował od śmierci. Jakiej śmierci? Od śmierci duchowej, która przynosi grzech. Amen? Chciałbym, żeby ten werset był takim kluczowym. A motto tego, co żeśmy dzisiaj powiedzieli sobie, żeby było tym, aby nasza wrażliwość, nasza postawa wobec grzechu, aby była bezkompromisowa. Zero jakiejkolwiek tolerancji. Słuchajcie, wiemy, że to jest ciężko. Dzisiaj w świecie są tak granice zatarte, że już nawet to się wkradać może, nie wiem, do życia chrześcijan. Zgadza się? Pewien człowiek powiedział, że jest w porządku, kiedy łódka pływa po wodzie, ale nie jest w porządku, kiedy woda jest w łódce. Obraz tego jest taki, że jest w porządku, że Kościół jest w świecie, głosi Ewangelię i żyje w świecie,
ale jest nie w porządku, kiedy grzech wkrada się do Kościoła. A my jesteśmy tymi, którzy stoją na straży. Bóg chce, abyśmy byli zwycięzcami. I przechodzimy do ostatniego słowa. Wiecie, tak idziemy po kolei. Chciałem was zabrać jeszcze do listu Judy. Ale nie wiem, czy mamy na to czas. Ja myślę, że te 3 minutki do 40 chyba mamy. Ktoś kiedyś powiedział, że trzeba łamać zasady. List Judy jest króciutkim listem. Wiecie, też miałem takie świadectwo, takie przeżycie, że pewna pani właśnie na mieście zarzuciła mi, że co? Że przecież Maria była dziewicą. A ja mówię, no to dziwne, bo Pan Jezus miał braci, siostry. I ona była zdziwiona, była w szoku i wiecie, to był taki pretekst, taki był, żeby zachęcić. Ja mówię, mamy Nowe Testamenty i wszystko tam jest napisane, super jest napisane. I ona mówi do swojego męża, to jest prawda, co ten gość mówi? Ten mąż mówi, no chyba tak, skoro mówi. Ja mówię, to zachęcam, żebyście wzięli Nowy Testament, bo słowo to słowo, gość może oszukiwać. Więc wzięli Nowy Testament, ale wcześniej żeśmy rozmawiali i ona mówi o tym. Ja powiedziałem, że jednego takiego człowieka nawet list napisał i ja ten list czytałem osobiście. Niesamowity. To jest list Judy. Jeden z listów, który Pan Jezus miał brata i ten brat napisał, to jest list Judy. I wiecie, tutaj jest napisane, list Juda chciał napisać, wiecie, takie ciekawe słowo napisał. Coś niesamowitego. On napisał tak, kiedy tam przedstawił się, że jest sługą Bogu, Ojcu i tak dalej. Napisał w trzecim wersecie, kochani, zabierając się z całą starannością do napisania wam o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za wskazane wezwać was do podjęcia powyższej walki w obronie wiary, na zawsze przekazanej świętym. Popatrzcie, takie miejsce jest, że Juda powiedział, chciałem wam coś bardzo ważnego napisać, coś fajnego właściwie, to chciałem napisać, ale muszę wam coś powiedzieć ważnego. I co tutaj Juda pisze dalej ważnego, takiego? On pisze o tym, że przypomnieć wam, żeby, wiecie, czwarty werset o tym mówi, że ślizgnęli się między was pewni ludzie, na których już dawno został wydany wyrok potępienia, są to ludzie bezbożni, łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość. Popatrzcie się uważnie na to słowo. Łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość. Zapierają się też naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, jedyne ostrzeżenie w Biblii, które jest, to nie jest przed tym, żeby się modlić głośno, żeby się modlić w językach, żeby uwielbiać Pana, żeby tańczyć, żeby skakać. Wiecie, a ludzie na to się gorszą i mówią, a to jest zwiedzenie. Nie, to wszystko było w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie i Bóg się raduje, on nawet rozkoszuje się, kiedy Dawid, wiecie, tańczył w taki sposób, że jego suknia chyba fruwała, bo mu było łydko. Widać, to on, Bóg się cieszył i on się radował z tego. To jest okej. Ale jedyne miejsce, które mówi o ostrzeżeniu, mówi o tym, że łaskę Jezusa Chrystusa zamienili na coś taniego. Wyrobili sobie licencję na grzeszenie i wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Pomyślmy o tym. W Nowym Testamencie nie znajdziemy innego miejsca, które ostrzega przed jakimiś, wiecie, ludźmi, którzy by nie wiadomo co mogli wnieść, ale ostrzega przed tym, aby łaskę Pana traktować poważnie i aby bojaźni Bożej sprawować zbawienie. Amen? Halleluja. I ja chciałbym was zachęcić. Teraz z Judy następny list to jest objawienie Jana. I tak idziemy do końca, wiecie, zostały nam jeszcze objawienie i mapy. I już kończymy i idziemy do domu. I wiecie, w objawieniu Jana jest napisane tak, zwycięzca odziedziczy to wszystko. I jak już myśmy otworzyli pierwsze takie zwycięstwo, myśmy to czytali w niedzielę, ja już tylko zacytuję, ja nie będę już tego czytał, może wszystkiego, ale możemy wyświetlić. Pierwsze to będzie objawienie 2:7. Zwycięzca odziedziczy to wszystko. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch ogłasza Kościołowi. Halleluja. Ten, kto zwycięży, właśnie jemu pozwolę spożyć z drzewa życia, które rośnie w raju Boga. Z drzewo życia. Co to jest? To jest zbawienie i to jest życie wieczne. Drzewo życia to jest życie wieczne. Halleluja. I my skorzystaliśmy z tego, ale jest napisane, że kto zwycięży, będzie żył wiecznie. Amen. Następne takie miejsce, które czytaliśmy w niedzielę, 2:11. Kto ma uszy, kto niech słucha, co Duch mu ogłasza Kościołowi. Temu, kto zwycięży, druga śmierć nie wyrządzi szkody. Pamiętamy, co to jest druga śmierć? Czy chcemy przeczytać definicję drugiej śmierci? Druga śmierć, jeżeli byśmy chcieli definicję, gdyby ktoś nie chciał wiedzieć, to jest 20 rozdział, 14 werset. Może to przeczytajmy, żebyśmy, jeżeli masz coś do zapisania, zapisz sobie, żebyśmy wiedzieli, o czym jest mowa, bo wiecie, to jest bardzo, bardzo ważne.
20 rozdział tej samej księgi, 14 werset. Ja to przeczytam, bo to też nie jest wyświetlone, ale chciałbym, następny raz się przygotuję lepiej. Następnie śmierć i świat zmarłych zostały wrzucone do jeziora ognistego. To jezioro ogniste jest drugą śmiercią. Zobaczcie. Śmierć została wrzucona do ognistego jeziora. Śmierć i świat zmarłych zostały wrzucone do jeziora ognistego. To jezioro ogniste jest drugą śmiercią. To jest właśnie definicja drugiej śmierci. Więc tutaj jest napisane w 2.11 było życie wieczne. Życie wieczne. Amen. Druga śmierć go nie dosięgnie. Ok? Jest w porządku? Zwycięzca odziedziczy to wszystko. Pytam się tylko teraz tak, jeżeli nie zwyciężysz, to czy też jakoś się dostaniemy? Słuchajcie, nawet o tym nie myślmy. Mamy być zwycięzcami i do tego was dzisiaj motywuję. Nawet mi nie próbuj myśleć, bo sama myśl już jest złą myślą. Masz być zwycięzcą, bo masz wszystko w Jezusie Chrystusie darowane. Amen? Odziedziczy to wszystko. Zwycięzca odziedziczy to wszystko. Halleluja. To było 2.17, tak? Nie, to by jeszcze 2.17 mamy. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch ogłasza Kościołowi. Ten, kto zwycięży, da mu nieco ukrytej manny. Podaruje mu też biały kamyk, na kamyku wpisane nowe imię, nieznane nikomu, tylko ten, który je otrzymuje. Słuchajcie, słyszałem takie bardzo fajne zdanie i myślę, że z wami się mogę podzielić tym, że ten kamyk to jest tak jak pierścień zaręczynowy, jak pierścień obrączka ślubna, z takim kamieniem, z takim diamentem, coś, co najdroższego jest, coś, co jest najwyższej jakości. Słuchajcie, nie taki, który możesz kupić na Allegro za byle kilka złotych i wszyscy to mają, ale po prostu on jest osobisty, zrobiony tylko dla ciebie. To jest jednostkowa produkcja i nie ma innego takiego w wszechświecie. I ten taki diament, ten kamień jest najdroższy i na nim jest twoje imię napisane. I słuchajcie, to jest nagroda, że ty po prostu jesteś dziedzicem. Jesteś po prostu dziedzicem, jesteś jego współmałżonką. Amen? Jesteś tym, który współdziedziczy. Halleluja, to jest to. Następne takie miejsce to jest 2.26. Temu, kto zwycięży i temu, kto aż do końca będzie trwał przy moich dziełach, dam władzę nad narodami. Wow. Słuchajcie, nie wiem, czy wyobrażacie sobie, ale Jezus Chrystus mówi, że On żadnej granicy nie zrobi między sobą a tobą, temu, który zwycięży. Czy widzimy tę nagrodę? Czy widzimy to, co Bóg przygotowuje, to, co Jezus Chrystus przygotowuje i obiecuje dla zwycięzcy? To jest coś niesamowitego. Wiecie, kiedy myślę o tym, już nie mogę w to uwierzyć. I wiecie, to jest normalne. Bo my tylko potrafimy wiarą, wyobraźnią troszkę sobie sięgnąć. Ale to, co Bóg przygotował, jest napisane, że nawet na twoje wyobrażenie nie przyszło. Gdybym teraz powiedział, że zasiądziesz z Nim razem na tronie i będziesz razem z Nim siedział, razem z Nim, to wiecie, to powiedziesz, no to jest zarozumiałe. No bo po naszym ziemskim świecie to nie pasuje. Ale właśnie ci, którzy w bojaźni Bożej, w świętości, zwyciężą nad grzechem, aż do końca, w tej pierwszej miłości, w tych pierwszych uczynkach, w tej pierwszej gorliwości, właśnie tak Bóg ich wynagrodzi. Amen? Halleluja. I może jeszcze jedno przeczytamy. 3 rozdział, 5 werset. Co tam mamy? 3 rozdział, 5 werset. Kto zwycięży, założy białe szaty, jego imienia na pewno nie wymarzy ze zwoju życia. Tu bym się chciał zatrzymać. Popatrzcie się. Czy daje pytanie, czy jest możliwość wymazać Jego imię? Według Słowa Bożego, jeżeli nie zwycięży, to jest możliwość wymazać imię. Ale kto zwycięży, tego imię nie będzie wymazane. I teraz powtórzę na nowo, masz zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Każdy dzień, chodząc w bojaźni Bożej, nienawidząc rzeczy, których Bóg nienawidzi, kochając rzeczy, które Bóg kocha, szukając w Nim ratunku każdego dnia, w gorliwej modlitwie, w gorliwej społeczności, przyjść do Niego. Halleluja. I ten, który może Cię ustrzec. Amen. On Ciebie daje Ci zwycięstwo. Jezus Chrystus zwyciężył. Ale to my jesteśmy, jak słyszeliśmy w niedzielę, tymi, którzy każdego dnia zwyciężamy na naszym polu bitwy. Kogo zwyciężamy? Grzech? Śmierć? Śmierć Jezus zwyciężył, ale my zwyciężamy nad grzechem. My mamy panować nad grzechem dzięki łasce, dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Amen. I może do tego miejsca
Jeszcze jedno takie było, będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Potem jest filarem w świątyni, też jest napisane. Wiecie, jedno jest napisane, że dam mu gwiazdę na niebie. Ten, kto ma uszy, niechaj słucha. Zwycięzca odziedziczy i będę dał mu gwiazdę, która świeci na niebie. Wiecie, to jest gwiazda samego siebie. Jest przyrównany Jezus Chrystus do gwiazdy. Jezus mówi, dam ci samego siebie. Co to obrazuje? Że On po prostu będzie razem z nami. Amen? Wyobrażacie sobie to? Nie. Musimy to przyjąć wiarą. Ale chciałbym powiedzieć, że Bóg niczego nie zostawił w niebie tylko dla siebie. On wszystko udostępnił do zwycięzcy. Amen? I tym akcentem chciałbym zakończyć. Słuchajcie, gdybym teraz zadał pytanie, byłem w Izraelu, nauczyłem się tego, że pytaniem odpowiada się na pytanie, tym sposobem zyskujesz kilka minut czasu. Zadał pytanie, czym jest bojaźń Boża, czy boję się Boga, czy mam bojaźń Bożą. Gdybym chciał testować swoje życie, to po pierwsze, co bym musiał się zapytać? Po pierwsze, bym musiał się zapytać, czy jak bardzo kocham Ojca. To jest najważniejsze. Jak bardzo kocham Ojca. Czy teraz, kiedy idę do domu, czy tęsknię, żeby jeszcze na chwilę z Nim pobyć, czy by przed snem jeszcze porozmawiać z Nim, na chwilę odezwać się do Niego, żeby usłyszeć jeszcze Jego głos, jeszcze Jego słowo jedno, halleluja. Jak bardzo kocham Ojca. Ale jak bardzo kocham Ojca, to znowu byśmy musieli sobie pytanie zadać, jak bardzo się Go boisz, jak bardzo nienawidzisz grzechu. Jak bardzo nienawidzisz grzechu. I to są te pytania, które testują moje życie. Które testują moje życie. Jak bardzo jestem odporny. Jak bardzo jestem, wiecie, nastroszony na to. Wiecie, zauważyłem, że czasami siedzę w jakimś towarzystwie i ktoś tam mówi o jakichś tam rzeczach i mi to w ogóle nic nie robi. I mówię, że to już jest nie w porządku. Powinienem stanąć w tym momencie i powiedzieć, że nie boicie się Boga. Nie boicie się Boga. To jest grzech, a grzech to jest śmierć. I tak naprawdę to jest śmierć na wieki. Amen? Jak bardzo poważne jest życie nasze, jak bardzo poważne i ważne jest, abyśmy pilnowali obecności i relacji, tak jak Jezus w 5 rozdziale, 7 wersecie Hebrajczyków, że został wysłuchany przez Ojca i On nie zgrzeszył. Czy to jest możliwe dla mnie? Słuchajcie, czy to jest możliwe dla mnie? Czy Jezus nie przeszedł przed nami drogi? Więc od pierwszych dni, jeśli potrzebujemy, startuj na nowo, startujmy. Nie czekaj ani chwili. Nie czekaj ani chwili. Wiecie, miałem jeszcze więcej, ale chyba to jest na takie 3 kazania, albo 5, albo może więcej. Chciałem się z tym z wami podzielić. To, co jest bardzo ważne. Ja wiem, że są wiele rzeczy, które przerabiamy w naszym życiu, ale to nam dobrze zrobi, prawda? Żebyśmy dzisiaj na nowo pomyśleli, w jakim miejscu byłem kiedyś, a w jakim jestem teraz. Jak traktuję grzech, a jak go traktowałem kiedyś? Czy łaska Boża jest dla mnie najcenniejszym, najważniejszym, która kropla krwi nie może spaść na ziemię? Czy jest po prostu tak jak woda i mydło, które jest za darmo? Nie możemy tak traktować zbawienia. Bo jeśli aniołowie nie zostali oszczędzeni, ani Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, to i nam się nie upiecze. Ale mamy nagrodę w niebie, jeśli zwyciężymy i do końca zachowamy wiarę.